Myślę, że duża część z nas zauważyła, że w ostatnim czasie Niantic nieco zaniedbał Pokémon Go. Słabsze eventy, mniej ciekawych nowych Pokémonów, rzadsze aktualizacje i nowe featurey. Jaki jest tego powód? Nie wiem, ale się domyślam, że jest to prawdopodobnie fakt, że spora część pracowników została przesunięta do nowych projektów, takich jak ten, o którym opowiem Wam dzisiaj, czyli Peridot. Peridot miał premierę wczoraj i jest to nowe oczko w głowie Niantiku, ich nowe ukochane dziecko, którym nie muszą się dzielić z nikim innym. A to dlatego, że w przeciwieństwie do Pokémon Go nie jest tak, że muszą dzielić się dochodami i decyzyjnością nad grą z Pokémon Company. Peridot jest w 100% od początku do końca ich i zrobili go tak, jak chcieli. Ale czy zrobili go dobrze? Przekonamy się w tym filmie. Wczoraj odpaliłem grę, wybrałem swoje pierwsze jajko i wykluł mi się z niego taki oto potworek. Nazwałem go Szczypiorek, bo jest zielony. I dzisiaj zobaczymy, gdzie zabierze nas nasza przygoda ze Szczypiorkiem. Czy w ogóle jest sens grać w tę grę? Czy widzimy jakieś analogie do Pokémon Go? Czy może jakieś nowe featurey, które mogą pojawić się również w przyszłości w Pokémon Go? Także zobaczcie, to jest mój Szczypiorek. Jak widzicie, interfejs jest taki trochę minimalistyczny. Nie jest nawet napisane, co jest czym, w przeciwieństwie do Pokémon Go, gdzie mamy chociażby napisane, że jest Pokédex, są Pokémony. Tutaj jest jakiś domek i nie wiemy, co ten domek robi. Także kliknijmy domek. Tutaj się kupuje, na przykład jak widzicie, są trzy waluty premium, może więcej się odblokowuje. Później zielone kryształki, takie żółte coś i niebieskie kryształki. I jak widzimy już od początku, sprzedają to jakieś paczkę chociażby za 500 zł. Kto wyda 500 zł w tej grze? Nie wiem, na pewno się ktoś znajdzie. Możemy kupować jakieś ubranka dla swoich peridotów, jedzonko dla peridotów, bundle, czyli domyślam się, że odpowiedniki paczek w Pokémon Go. I zobaczcie, to jest waluta premium, czyli odpowiednik Pokécoinów. I widzimy, że w przeciwieństwie do Pokémon Go, gdzie 100 Pokécoinów kosztuje 2,99, tutaj 100 Pokécoinów kosztuje 4,99. Natomiast to trochę odzwierciedla bardziej aktualny kurs dolara z dzisiejszych czasów, bo jeśli sobie przeliczymy wartość 1 dolara plus dodamy do tego podatek VAT, który jest w całej Europie, a w Stanach na przykład go nie ma, no to rzeczywiście wychodzi około 5 zł. W Pokémon Go mamy te 3 złote, ze względu, wydaje mi się, że po prostu jak wychodziło Pokémon Go, to dolar był tańszy i Niantic postanowił nie podnosić tej ceny. Mam nadzieję, że nie będzie kiedyś tak jak tutaj, że to Pokécoinów będzie za 5 zł, bo to byłoby ciężkie do zgryzienia. Kolejna rzecz, jaką mamy tutaj, to aparat. Domyślam się, że robi się nim zdjęcia i jeszcze mamy takie coś. Mamy bonus, słuchajcie, za codzienny login dostajemy czerwoną fasolkę. Dziękuję. Teraz patrząc na lewą stronę, mamy coś takiego jak mapa, która pokazuje nam POI, czyli Point of Interest, punkty zainteresowań. To są dokładnie te same miejsca, co w Pokémon Go. Coś, co jest Pokestopem lub gymem, tutaj jest czymś. Nie wiem, co to są, ale coś to jest. Mamy też tutaj listę rzeczy do zrobienia, desires, rzeczy, które nasz DOT chce, żebyśmy mu zrobili i to daje nam punkty growth. Jak dobijemy ileś punktów wzrostu, no to on urośnie i stanie się dorosły. Póki co nasz Szczypiorek jest jeszcze dzieckiem. Spójrz na kwiatka, spójrz na kwiatka. To się liczy jako kwiatek, taki mlecz, że taki kwiatek, o, policzyło, dobra. Mlecz zadziałał, słuchajcie, moi drodzy, mamy zaliczone. Jak widzicie, już po tej jednej rzeczy, którą zrobiliśmy, cała ta gra, w przeciwieństwie do Pokémon Go, nie toczy się na mapie, tylko toczy się jakby w prawdziwym życiu, tak? Tutaj jesteśmy wszędzie w trybie AR i nie wychodzi się z tego trybu AR. Także cały czas musimy łazić z tym telefonem i patrzeć swoją kamerką, co się dzieje i wchodzić jakby w interakcję ze światem dookoła nas. O, znalazł jakieś rzeczy, bo zrobiłem gest kółeczka, fajnie. To sprawia, że ta gra jest zupełnie inna, bo tutaj rzeczywiście ta gra jest skupiona w 100% na rozszerzonej rzeczywistości. Czy to jest dobrze? Grając w Pokémon Go możemy robić inne rzeczy, iść na zakupy, podziwiać piękną pogodę. Tutaj jednak musimy mieć ten nos wlepiony w telefon i cały czas wchodzić w interakcję, patrzeć, co się dzieje w telefonie. Pokémon Go, można mieć Pokémon Go Plusa, nawet nie patrzeć na ekran, albo można rzucać sobie Pokébolem na zasadzie pamięci mięśniowej, automatyczny ruch kciukiem, żeby rzucić tego Pokébola i tak naprawdę większość czasu nawet nie patrzeć na grę, tylko cieszyć się swoim dniem, zajmować się swoimi rzeczami, pójściem, nie wiem, do fryzjera gdzieś tam, wiecie, o co chodzi. Natomiast dla Niantiku to musi być bardzo, bardzo korzystne i podejrzewam, że cały powód, dla którego oni stworzyli tę grę, jest właśnie taki, żebyśmy musieli chodzić ze swoim telefonem po naszych osiedlach, skanować wszystko dookoła. To nie jest żadna oficjalna informacja, ale podejrzewam, że w tym momencie te wszystkie dane się zapisują i wysyłają się do Niantiku. I Niantic tworzy taką trójwymiarową, przestrzenną mapę całego świata.
to nie jest żadna teoria spiskowa, tylko oni nam jakby mówili, czy dawali takie podpowiedzi, że to właśnie robią. I to właśnie chcieli osiągnąć, dodając takie funkcjonalności, jak na przykład skanowanie AR Pokestopów w Pokémon Go. Dlaczego dają nam tak dużo darmowych przedmiotów, jak skanujemy Pokestopy w Pokémon Go w trybie AR? No właśnie dlatego. Dlatego, że oni zbierają te dane i potem mogą, nie wiem co robić z tymi danymi, może sprzedawać różnym firmom, może użyją tego do jakichś przyszłych projektów. Ile jeszcze tych przedmiotów znajdziesz tutaj, koleżko? Cały czas coś fajnego znajdujesz. Kwiatki. Mamy też, słuchajcie, questy tutaj, jak ambicje Sima. W ogóle to mi Simsy przypomina niesamowicie. Czyli tu są takie ich ambicje, a tu są takie questy dzienne, tygodniowe. Tutaj mieliśmy pobawić się ze swoim potworkiem. Tutaj wykonać jakiegoś questika. O, mamy czwarty poziom, słuchajcie, keepera. Keeper, no to jest jak trener, tak? W Pokémon Go jesteśmy trenerem, tu jesteśmy keeperem, czyli takim opiekunem. Odblokowaliśmy nowy rodzaj twarzy i 14 kryształków. Jeszcze daily mieliśmy, żeby zebrać przedmioty. Nakarmić mamy go trzema rodzajami jedzenia. Bo widzę, że i tak jest głodny. Tutaj po lewej ten pasek jedzenia wygląda niezbyt dobrze. Także masz tutaj tego dewdropa. Ukończyliśmy, słuchajcie, trening jego i nakarmiliśmy go chyba już trzema rodzajami właśnie jedzenia. Także mamy kolejne bonusy. Level keepera piąty. Nowe rodzaje twarzy i rogów odblokowane. I teraz nasz potworek może podróżować, kiedy my nie gramy. Tygodniowe questy, moi drodzy. To zrobione, nie wiem co to było, to zrobione. O, szósty level keepera, ale szybko lecą te levele na początku, co? Tak to jest we wszystkich tego typu grach, potem jest coraz trudniej i trudniej. Wyślij friendom dwa gifty, nie mam friendów jeszcze żadnych w tej grze. Ukończ 10 daily questów, nie mogę, bo już nie mam żadnych daily questów. Zbieraj w 5 różnych powierzchniach. Nie wiem, jakie jeszcze są rodzaje powierzchni, ale domyślam się, że beton na przykład to może być inny rodzaj powierzchni. Może tu się wykryje jako inny rodzaj powierzchni. Dobra, słuchajcie, teraz sobie troszkę pochodzę, spróbuję pozbierać na różnych powierzchniach i zobaczymy, co będzie później. Czy uda nam się dzisiaj dobić do tego momentu, gdzie on będzie ewoluował. Zajęło mi to około 5 minut, ale wydaje mi się, że tak. Tak, zobaczył drzewo, więc dostajemy 60 punkcików. Jeszcze miałem 5 rodzajów powierzchni zobaczyć. Tak, 5 rodzajów powierzchni, na których zbieraliśmy. Dalej nie wiem, jakie są te rodzaje powierzchni, ale chodziłem po prostu po chodniku, gdzieś tam koło trawy i tak dalej i się zaliczyło te 5 rodzajów powierzchni. Słuchajcie, nasz szczypiorek ma 2089 na 2200 postępu do ewolucji, domyślam się, w dorosłego osobnika. Pokarmmy go jeszcze, pouczmy go jeszcze sztuczek. Kolejna sztuczka to będzie przesunięcie w prawo zamiast w lewo. Ukończyliśmy jego trening nowej sztuczki, 720 gwiazdeczek. I co, będzie ewolucja czy nie będzie? Tak, będzie, słuchajcie, rósł. No dawaj. No trochę jak w Pokémonach rzeczywiście te ewolucje. Teraz jest nastolatkiem. Teraz tak, potrzebujemy kolejne 2400 punktów, żeby ewoluował z nastolatka w dorosłego. I domyślam się, że wtedy będziemy mogli go rozmnożyć. Z tego co rozumiem, to taki jest cel tej gry. Opiekować się tym stworkiem, żeby on dorósł, potem go rozmnożyć i mieć nowego stworka i potem go rozmnożyć z nowym stworkiem i tak dalej. Czyli taka gra trochę w hodowce psów albo kotów. Gram w tą grę jakieś, nie wiem, 20 minut dzisiaj plus 15 wczoraj i przez ten czas myślę, że naskanowałem kamerą mojego telefonu więcej danych mojego otoczenia niż przez ostatnie parę lat mojego grania w Pokémon Go. Więc jeśli celem Niantiku, który chcieli osiągnąć poprzez stworzenie tej gry, było właśnie zbieranie tych danych i skanowanie 3D różnych osiedli na całym świecie, to wydaje mi się, że cel swój osiągnął. Nawet jeśli ta gra będzie przynosiła bardzo małe dochody ze sprzedaży przedmiotów, skupowania waluty premium, to wydaje mi się, że za kulisami Niantic może mieć dużo większe przychody z po prostu gromadzenia i sprzedaży tych danych, które my dla nich zbieramy, nawet sobie z tego nie zdając sprawy. Czy sama gra jest jakaś super ciekawa, super świetna? Powiem tak, dla takiego rodzaju osoby jak ja jest taka sobie. Wyobrażam sobie, że będą osoby, którym to się spodoba, może bardziej dziewczyny. Ja na przykład nie rozumiem grania w Animal Crossing na Nintendo Switchu i Peridot daje mi bardzo podobny vibe jak właśnie Animal Crossing. Natomiast tutaj rzeczywiście bardzo opiera się to na rozszerzonej rzeczywistości. Czy to jest fajny i ciekawy trend? Moim zdaniem nie. I może Peridot powstał na fali hype'u, bo na pewno pamiętacie, że w zeszłym roku każdy jarał się metaversem. Nawet Facebook zmienił nazwę na Meta, chcieli budować metavers, żeby wszyscy nosili te okulary i pracowali, słuchajcie, w alternatywnej rzeczywistości. Okazało się, że ludzie nie chcą z czegoś takiego korzystać. Kurs akcji Facebooka spadł o ponad 50% i cały ten hype na metavers gdzieś tam przeminął. Niantic trochę chciał się podpiąć, bo to widziałem, jak prezes Niantiku pisał właśnie różne tweety, że my też uczestniczymy w tej rewolucji metaversu, ale nie
nie w alternatywnej rzeczywistości, tylko w rozszerzonej rzeczywistości. I wydaje mi się, że w ten sposób Niantic chciał upiec kilka pieczeń na jednym ogniu, czyli tworząc Peridota, chcieli być na czasie, bo metavers był modny, chcieli mieć więcej danych, skanując otoczenie kamerami niczego nieświadomych Bogu Ducha winnych graczy i po trzecie chcieli zdywersyfikować swoje źródło dochodu, bo nie chcą być firmą znaną tylko z jednej gry, jaką jest Pokémon Go. Chcą mieć różne inne swoje gry, które przynoszą im dochody w razie, gdyby Pokémon Go zaczęło na przykład podupadać, co zresztą chyba trochę się dzieje, niestety. Jak widzieliśmy na tym krótkim gameplayu, który Wam zaprezentowałem, gra wie, gdzie jest drzewo, gdzie jest kwiatek, gdzie jest człowiek, pies, więc jest jakiś system wykrywania, analizowania i identyfikowania obiektów. Dzięki temu Niantic wie nie tylko wizualnie wszystko o otaczającym nas świecie, ale również potrafi odróżnić kategorie obiektów od siebie. Zauważcie, jak wiele wartości mają dla różnych firm na przykład zdjęcia satelitarne, ale nie mamy takiej bazy danych z pierwszej osoby, z punktu widzenia człowieka tutaj na Ziemi, bo to wygląda zupełnie inaczej, więc tego typu baza danych również może być niesamowicie wartościowa i wydaje mi się, że to jest taki długofalowy, ostateczny cel na Niantiku. Napiszcie, co Wy sądzicie o Peridocie w komentarzach i o całej taktyce długofalowej strategii na Niantiku. Jestem ciekaw Waszych przemyśleń w tej sprawie. Zostawcie łapeczkę w górę i oczywiście obejrzyjcie inne propozycje filmów na moim kanale. Widzimy się niedługo. Cześć!